Zacznijmy bez zbędnego przedłużania. Tutaj ma pan wszystkie papiery. Proszę podpisać je na dole każdej strony. Trochę tego jest, jednak musi nas pan zrozumieć. Wiele ryzykujemy, organizując to, o co pan prosi. Wizerunek naszej firmy może bardzo mocno ucierpieć, jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, ale jestem pewna, że rozumie mnie pan. Jeszcze może się pan wycofać. Nie, jestem pewien. Mogę mieć do pana jedno pytanie? Proszę, śmiało. Dlaczego pan im to robi? Gdzie on do cholery jest? Miał być o 6:00. Na pewno za chwilę przyjdzie. Lubię to miejsce. Nienawidzę go. Tyle wieczorów. Tyle godzin przesiedzianych przy tym kominku. Ojciec czytający książkę. Tyle wspomnień. Moje nie są dobre. Moje są. Ty się tutaj bawiłaś, ja harowałem. Przesadzasz. Słucham? Tak, przy telefonie. Dobrze. Przekażę jej. Zmarł. Co? Ojciec zmarł. Kłamiesz. Jechał do nas już na autostradzie. Dosłownie kilka godzin temu zmarł. Nie, Adam nie wierzy ci. Mieliśmy... Może to dobrze? Co? Może to dobrze, że zmarł. Jak możesz tak mówić? Nie wiem, po prostu wydaje mi się... Mam takie przeczucie... Że teraz jest szczęśliwy. Że tutaj był nieszczęśliwy. Zbyt bardzo angażował się w biznes, który nie wiadomo, czy przetrwa na tydzień. Nie martw się o firmę. To ja jestem od tego, żeby przynosiła zyski. To ona utrzymywała cię przez ostatnie... Naprawdę rozmawiać teraz o pieniądzach? Ja nie jestem ojcem. Nie będę czekał, aż dobierzesz mi się do portfela. Mógłbyś poczekać chociaż do pogrzebu. Wszystko się zmieni. Nie będę cię utrzymywał. Nie będę tego słuchać. Dziś zmarł mi ojciec. Odpowie mi pan, dlaczego pan to robi? Wolę mówić, że robię to dla nich. Stawia pan takie ultimatum. Póki żyje, wszystko wydaje się być idealne. Ale wie pani, jestem już stary. Co jeśli niedługo naprawdę umrę? Myślisz, że razem nam się uda? Co? No, poprowadzić firmę. Ja myślę, że damy radę. Powiem więcej. Myślę, że pójdzie nam lepiej niż... Dzięki mnie ta firma się trzyma. Ty może dostaniesz dom. Zresztą weź go sobie. Znajdź sobie męża, który będzie cię utrzymywał. Bądź szczęśliwa. Ale firmę zostaw, mnie całe życie w niej haruje. A jak nie? A jak nie uda ci się zarobić? Jak nie dasz rady sam? To ją sprzedam. W firmie pozostała cząstka taty. Tak łatwo będzie ci sprzedać własnego ojca. Nie mówię, że sprzedam, ale że podejmę właściwą decyzję. Znam się na tym. A jak nie jesteś wystarczająco dobry? On dawał radę. I widzisz, jak skończył. Chcę mieć prawo głosu, opiekowałam się nim. Brawo. Nieźle ci to wyszło. Nie będziemy rozmawiać w taki sposób. Boisz się. Testament rozwiąże sprawę. Zawsze grałaś idealną. Dlatego dostaniesz tylko dom. A ja dostanę firmę. Czego ty w ogóle oczekujesz? Chcę zostać sprawiedliwie potraktowany. Odczytamy testament i będzie po sprawie. Co to jest? Co? Koperta, co tutaj położyłeś?
To od ojca. Co napisał? Na pewno do ciebie? To chyba jakiś żart. Co? Zawsze lubię manipulować ludźmi. O to ci chodzi. To ja mam zdecydować o podziale majątku. Słucham? Nie rozumiem przecież... To ja mam zdecydować o podziale? Ale jeśli tobie się to nie spodoba, to... To co? To ty dostajesz wszystko. Czyli wszystko jasne. Mam tylko jedną szansę na propozycję. Nic nie jest jasne. Wszystko jest jasne. Jak ojciec mógł popełnić taki błąd? Jak on mógł w ogóle coś takiego zaplanować? Podzielimy się udziałami. Nie zgodzę się na inną ofertę. Miałbym ci oddać coś, nad czym pracuję od zawsze? W takim razie zostaniesz z niczym. Mogłabyś to zrobić własnemu bratu. Nie chcesz współpracować. Zmieniam zdanie. Oddasz mi firmę, całą. Ewentualnie podzielimy się zyskami ze sprzedaży. Sprzedaży? Teraz tak łatwo przychodzi ci sprzedaż? Wnioskuję po liście, że nie musimy czekać na żadnego notariusza. Zastanów się i przedstaw mi propozycję. Oddam ci firmę. Słuszna decyzja. Pod jednym warunkiem. Nie sprzedawaj jej. Przynajmniej nie tak od razu. Tyle lat ciężkiej pracy. To ja tu jestem od stawiania warunków. Warunków? Warunków? Mam władzę. A przez to mogę mieć wszystko. Proszę cię. Jeszcze przed chwilą chciałeś puścić mnie z torbami. Doskonale wiem, co zrobiłbyś na moim miejscu. Nie masz pojęcia. Może dam ci dom? Znajdziesz sobie żonę, założysz rodzinę, będziesz szczęśliwy. Nie przekreślisz tylu lat ciężkiej pracy. Śmierć jest ci na rękę, chcesz być wielkim szefem. Na ciebie, bo to szybki pieniądz. Dla mnie ludzie, to mają pożycie. Ojciec kochał darmowe rzeczy, tym właśnie jesteś. Jak mówię pracownikiem, jak mówię się pracować. Sądzi pan, że źle ich wychował? Najgorzej będzie, jeśli nie przejdą testu i okaże się, że nie wychowałem ich wcale. Myśli pan, że to ultimatum wystarczy? Nagle pan się pojawi... Zabiorę im wszystko. Wolę, żeby byli ludźmi dobrymi, a nie bogatymi. Nie wybaczą panu. Pewnie nie. Jeszcze jeden podpis w tym miejscu poproszę. Od teraz jest pan oficjalnie martwy.